Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Festiwal, kolejną edycję festiwalu opętani literaturą opatrzyliśmy hasłem Wracamy. Wracają pisarze, wracają książki, wracamy my do spotkań twarzą w twarz bez pośrednictwa mediów cyfrowych. Niezwykle się z tego cieszę. Zaczynamy spotkaniem z panem Jackiem Baczakiem, laureatem Nagrody Kościelskich sprzed ćwierćwiecza, z 1996 roku. Pisarz, który 30-latek zadebiutował, dostał tak ważną nagrodę, wtedy chyba najważniejszą polską nagrodę literacką, i potem nie napisał nic przez ćwierć wieku. Zanim porozmawiamy o tym, dlaczego nie napisał, to może to, co napisał pan Andrzej Mastalerz i fragmenty zapisków z nocnych dyżurów. Z nocy drugiej. Gdy długo nie masz nocnych dyżurów i wracasz na nie po kilkutygodniowej przerwie, musisz nauczyć się od nowa wszystkich nocnych dźwięków, korytarzy i pokoi. Jakbyś raz jeszcze czytał zapomnianą już książkę. Kiedy słyszysz głuche uderzenia głowy o ścianę mężczyzny z piątki, który ma pląsawicę, krzyki jęki siwiutkiego staruszka z jedynki, metaliczne uderzenia kaczek i basenów układanych na krzesłach obok łóżek, krótki szum wody w umywalkach. Stojąc na korytarzu po dźwięku skrzypiących drzwi, poznajesz, kto wychodzi z pokoju. Roznosisz herbatę, poprawiasz zsunięte kołdry i wracasz w ciepły krąg światła lampki na biurku. Bronisz się przed ciszą i ciemnością, przed wiatrem i snem ludzi w pokojach, przed ciśnieniem świadomości, która jakby niepewna siebie zaczyna tracić kontrolę nad ścieżkami, którymi biegnie. Bronisz się, bo dla ciebie ta długa, nocna cisza zwiastuje niepokój, niewiadome. Oznacza zbyt jaskrawy widok własnego lęku, bezsilności i świadomości. A jednak czekasz na te długie godziny ciszy, gdy możesz powoływać do bycia rzeczy i zapachy, o których zapomniałeś, że istnieją w tobie. I widzisz obrazy, które teraz wylewają się na papier, ukryte głęboko i nieistniejące za dnia. Z nocy trzeciej często odchodzili przed świtem. Zostawały zimne i sztywne ciała, które rano znosiliśmy do prosektorium. Ciała, wobec których odczuwałem winę, do których często mówiłem szeptem, myjąc je w kostnicy. Ale czułem też ich obcość. Podwiązywałem szczęki, zamykałem powieki, zakrywałem białymi prześcieradłami te wygładzone twarze. Wkładałem spodnie, zapinałem koszulę na piersi, z której czasem ulatywały jeszcze w krótkim charczeniu resztki powietrza. Zawijałem te ciała, aż stawały się jakimiś pakunkami, tłumokami gotowymi do wrzucenia w gardziel ziemi, na przetrawienie w wielkiej, niekończącej się przemianie. Ja też byłem w niej pojedynczym punktem. Jedni krzyczeli przez kilka nocy, by następnej zamilknąć. Inni zasypiali cicho po obiedzie. I gdy przychodziliśmy po południu ich przewinąć, posadzić na krześle, braliśmy w ramiona już nieboszczyka. Umierali nagle i bez krzyku, jak zgaszona świeca. Myłem łóżko, potem półkę. Zbierałem resztki jedzenia, książeczki do nabożeństwa, papierki po cukierkach, święte obrazki. Jeden pantofel, grzebień. I gdy rodzina nie chciała tych rzeczy, schodziłem do piwnicy patrzeć, jak żar pieca pochłania to wszystko, co tak wiele mówiło o nich. Czasem zostawiałem sobie tylko jedno zniszczone i pomięte zdjęcie, które chowałem. I często, wiele miesięcy później, odnajdywałem je wśród papierzysk. Oglądałem jakieś podwórko,
rodzinę usadzoną na ławce pod drewnianą ścianą, uśmiechy, psa leżącego u stóp, grusze w tle. Te fragmenty światów, zobaczone i zachowane przez nich w pamięci, już nie istniały, mimo że może stało jeszcze to drzewo i ten dom. Wpatrzony w kawałek papieru, chciałem to zrozumieć. Z nocy siódmej. Obserwowałem z okna, jak pracownik z firmy pogrzebowej stoi niedbale i pali papierosa. W brudnych dżinsach, z szarą twarzą i ramionami osiłka. Wziął od kierowcy czarnej limuzyny reklamówkę z ubraniem i wszedł do kostnicy. Powoli, niemal automatycznie zmywając talerze w strumieniu ciepłej wody, myślałem o tych ludziach, którzy zjawiali się niedługo po czyimś zgonie. Skończyłem. Zakręciłem wodę, wytarłem blaty i ręce. Spojrzałem przez okno. Stał przed drzwiami kostnicy paląc. Włożył rękawice z folii, zdusił niedopałek i założył na nos i usta ręcznik. Wszedł do środka. Patrzyłem jeszcze chwilę w biały prostokąt drzwi. Odwróciłem się od okna, wziąłem nóż i zszedłem na dół. Uchyliłem drzwi kostnicy i zamknąłem je za sobą. Brzęczenie dziesiątek much, przekleństwa pracującego mężczyzny i odór rozkładającego się ciała zatrzymały mnie w miejscu. Naciąłem buty w piętach, żebyśmy mogli założyć je na stopy zmarłego. Pomogłem rozciąć marynarkę na dwie części i naciągnąć ją z dwóch stron na ramiona. Ubraliśmy zwłoki z wierzchu, niedokładnie. Nie dało się inaczej. Ciało zaczynało przechodzić miejscami w stan półpłynny. Przy gwałtowniejszym poruszeniu ciecz nieokreślonej ciepłej barwy lała się z napuchniętej twarzy. Zwłoki Stefana leżały już długo. Na zewnątrz był 30-stopniowy upał. Z firmy przyjechali za późno. Poczułem naraz sympatię do tego obcego mężczyzny. Widząc, jak z kroplami potu na czole walczy z bezwładnością zwłok, wśród chmary brzęczących much wokół jego głowy i ramion, miałem wrażenie, że mam przed sobą człowieka walczącego z żywiołem. I nie myliłem się. Stefan nie był już kimś. Stał się czymś, procesem, żywiołem. Nie potrafiłem tego określić, ale czułem wyraźnie, że tak właśnie jest. Patrząc na tę ruszającą się nieznacznie twarz, która już nią nie była, miałem pewność. Niedługo potem odjechali z trumną. Posprzątałem kostnicę, wytarłem mokre plamy, wytrułem muchy sprejem i zamiotłem podłogę. Przez następne dni czułem się dziwnie i obco. Odkrywałem, ile pustej, milczącej przepaści kryje się w słowie obcość. Myślałem o strachu i o ruszającej się żywej materii wokół. I proszę Państwa, te, powiedziałbym, bezlitośnie precyzyjne zapiski były i są dziełem 20-kilkulatka. To zupełnie niesamowite, jak mocne musiało być przeżycie, które stanęło u ich początku. To jest proza autobiograficzna, prawda? Pan pracował w takim miejscu, w którym ludzie odchodzili. Odchodzili samotnie, odchodzili w bólu, cierpieniu. Wyczytałem gdzieś, że to zamiast służby wojskowej wybrał pan taką drogę. Tak jest. Przepraszam Państwa, bo jednak dawno tego nie czytałem i w takiej interpretacji to zupełnie trochę mnie zdekoncentrowało, przepraszam bardzo. Tak, to było odrabianie służby wojskowej, to były lata, to był początek lat 90., kiedy jeszcze obawialiśmy się, że służba wojskowa w takich formacjach, które teoretycznie już się miały zmieniać, ale jednakże
nasza służba może zostać wykorzystana przeciwko protestantom jakimś na ulicach. Nie wiem, nie pamiętam już dokładnie motywacji tej decyzji, ale w każdym razie to była już łatwiejsza decyzja niż parę lat wstecz, kiedy na przykład pan Stasiuk za odmowę służby ponosił zdecydowanie gorsze jak gdyby konsekwencje. Co skończyło się świetną książką też, tak, zresztą, tak, Młodych Hebdo. Tak, tak. Wybrałem świadomie to miejsce. W owym czasie wybór zawężał się do pracy przy sprzątaniu miasta, do pracy w koksowni i do pracy właśnie ze starszymi osobami, które w tym czasie były w tym budynku, który wówczas był nazywany hospicjum, choć nie było to hospicjum sensu stricto, jak Państwo wiecie. I ta książka jest autobiograficzna, tak w całości. Można by powiedzieć, że przed utratą wolności, jaką była służba wojskowa, no właśnie była utratą wolności, uciekł Pan w miejsce, gdzie ludzie tracili wolność panowania nad swoim życiem, kierowania swoim życiem. Uciekłem w miejsce i nie przypuszczałem, jakie będą konsekwencje znalezienia się tam i przepracowania tam 2 lat służby tak naprawdę i później zostania jeszcze przez 1,5 roku z własnej dobrowolnej jak gdyby decyzji. Idąc tam zupełnie nie wiedziałem, co się będzie działo i jak to wygląda i jak bardzo mnie to zmieni. To taka trochę opowieść o młodym człowieku, który wychodzi z własnej szklanej bańki, swoich wyobrażeń, swojego szczęśliwego dzieciństwa, swoich lektur, swoich książek, swoich przyjaciół. I wchodzi w świat, który zrywa wszystkie zasłony i pozbawia złudzeń i zmusza do tego, żeby przemyśleć jeszcze raz wszystko, co do tej pory się myślało, albo nawet nie przemyśleć jeszcze raz, tylko przede wszystkim zmierzyć się z tym. I pierwszą moją intencją w momencie, jak zacząłem to zapisywać, to absolutnie nie była myśl o książce, tylko to była myśl o tym, żeby opowiedzieć to, co ja tu mam, w cudzysłowie, to, co się tutaj dzieje, wszystkim moim przyjaciołom, którzy zostali na zewnątrz, którzy zajmowali się zupełnie innymi sprawami, którzy byli, no już nawet nie pamiętam gdzie, jak i czym się zajmowali, ale na pewno byli poza tym miejscem, w którym ja byłem. I dlatego to zacząłem spisywać. A że później zaczęło to przybierać coraz większe obszary, znaczy wielkość coraz większą, że zaczęło to się rozlewać w różne inne wątki, no to już jest... Nad tym już nie panowałem. A czy to nie było trochę tak, że opowiadał pan to sobie i innym, żeby to jakoś przepracować? Czy to nie był rodzaj autoterapii, takie mówienie do siebie o rzeczach, które właściwie przekraczają wyobrażenie, język w takich potocznych funkcjach? Tak, na pewno tak. Na pewno tak, tylko nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy to... Wiecie Państwo, to minęło 30 lat, bo ja tak naprawdę zacząłem tą pracę w 90 roku tam. W międzyczasie dużo się zmieniło w moim życiu i w związku z tym ja patrzę na tego Jacka stamtąd z dużą podejrzliwością dzisiaj. Z dużą podejrzliwością, dlatego że był niesłychanie bezczelny w ogóle, że podjął się czegoś takiego. W tym było dużo bezczelności. Ja to na dzisiaj tak oceniam, jako człowiek, który pracuje też w systemie pomocy społecznej, bo w sumie przez całe życie od tego momentu jestem związany z pomocą społeczną w różnych tam konfiguracjach i miejscach, ale patrząc na to dzisiaj, to myślę sobie o nim, że był trochę bezczelny. Wtedy tak oczywiście nie myślałem. Wtedy uznałem, że mam prawo opisać to, co się dzieje we mnie i co się dzieje tam, oczywiście z zachowaniem jakiegoś minimum dyskrecji i opowiedzieć to innym ludziom, bo uznałem, że to jest na tyle ważne, że to jest na tyle sytuacja wyjątkowa, na tyle zbiór
sytuacji granicznych, żeby o tym opowiedzieć. No właśnie, bo na to pan szuka doświadczeń granicznych. To nie są tylko rozmowy ze zmarłymi w prosektorium, ale na przykład jeden z zapisków dotyczy rzeczy spoza szpitala. Bohater zdecyduje się na pozostanie przez 2 doby, o ile pamiętam, tak, w grocie. 4 nawet. Spuszcza do groty i zostaje odcięty od świata, zabierają mu liny, tak, ja nie znam tych technicznych uwarunkowań, ale nie może stamtąd wyjść, dopóki po niego nie przyjdą. I wtedy, kiedy przychodzą, mówi, właściwie to po co przyszli? Czy wie pan, o czym mówię? Czy to nie było tak, że dotknąć surowego mięsa, dotknąć chęć młodzieńcza przekroczenia swoich granic i poznania świata jakoś tak brutalnie, szybko, w jego najbardziej takiej granicznej postaci? Na pewno. Znaczy, po tym wydarzeniu, które dotyczyło jaskini Studnisko, nie wiem, czy ktoś z państwa zna jaskinię Studnisko na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, parę osób powiedziało, że nie powinienem tego robić. Zresztą zrobiłem to trochę jak gdyby poza wiedzą rodziny, ale to nie jest chyba nic wyjątkowego. Myślę, że wielu młodych ludzi próbuje postawić się w różnych miejscach, sprawdzić właśnie granice siebie i granice tego, co jest z drugiej strony i zobaczyć, jak jest na styku, co się z nami dzieje, co my tak naprawdę wiemy o sobie. Bo tak naprawdę to chodzi o to pytanie chyba. Szereg różnych rzeczy, które robimy, tak myślę tylko, absolutnie mogę się mylić, ale tak sobie myślę, że ma za zadanie sprawdzić, czy my naprawdę coś wiemy o sobie, czy my naprawdę coś wiemy o kimś, o sprawach, które nas otaczają, o relacjach, które nas wiążą z innymi ludźmi. Wszyscy wiemy, mi na dzisiaj się wydaje, że masę czasu zużywamy na absolutne złudzenia, którymi żyjemy. Ja też żyję do dzisiaj tymi złudzeniami, różnymi, nie będziemy tutaj ich wymieniać, ale myślę, że nadchodzi taki moment i wśród młodych ludzi, i później cały czas, że próbujemy doświadczać prawdy o czymś, co wydaje nam się, że wiemy albo znamy na pewno. Nie wiemy i nie znamy na pewno. Jest to po części złudzeniem. Mówię ogólnikowo, nie umiem teraz żadnego przykładu podać, ale to jest a propos tej jaskini, a propos tego studniska. To jest tylko jedna oczywiście z rzeczy, bo potem też kolejne były, więc... Czyli rodzaj takiego przekroczenia. W jednym z ostatnich zapisków pada zdanie, żyłem przed obliczem. Oblicze jest napisane z dużej litery. Jakieś wtajemniczenie, jakaś wiedza, rodzaj mistycyzmu, czy rzeczywiście bezczelność młodego człowieka, który uważa, że wie? Myślę, że wszystko potroszę naraz, ale... To jest główne nasze doświadczenie, że żyjemy przed obliczem innych. Ja nie jestem erudytą. To nie jest kwestia tego, że ja naczytałem się książek filozoficznych, że naczytałem się, nie wiem, Martina Bubera na przykład, opowieści Hasydów, czy jakichkolwiek systemów religijno-filozoficznych, które mówią nam, że... Nie, ja myślę, że to jest doświadczenie podstawowe nasze, wręcz cielesne, organiczne, że żyjemy przy kimś, przed kimś, przed jakąś rzeczywistością i to, jak my do niej, żywą rzeczywistością, bo tak naprawdę chodzi o ludzi, zawsze chodzi o nas, więc to jest kluczowe, więc użycie słowa oblicze, powiem tak, szczerze, ja państwu dzisiaj nie powiem, czemu użyłem tego słowa i chyba po prostu nawet nie chcę mówić, bo zbyt wiele rzeczy ważnych lepiej, żeby zostało niedookreślonych. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgadzacie, ale wydaje mi się, że nie trzeba dopowiadać do ostatniej litery, do ostatniej definicji
Tym bardziej, że język jest zawodny. Ja mam taki bardzo ambiwalentny stosunek do języka, bo z jednej strony wiemy dobrze, że język tworzy rzeczywistość, potrafi stworzyć rzeczywistość, albo potrafi ją trochę podkręcić, przepraszam, tak brzydko powiem. Ale z drugiej strony jest zawodny, jest niewystarczający, mija się, jak pan Miłosz powiedział, odkleja się od rzeczywistości, więc lepiej dać delikatny sygnał i na tym poprzestać, niż próbować zdefiniować do końca. Ale jednak i pan, i bohater pańskiej książki, czyli też pan, wybieracie język, bo pan jest malarzem, bohater książki też maluje, rysuje umarłych. Cieszy się, że podpisał te rysunki, bo następnego dnia nie odróżniłby od rysunków żywych. To też interesujące właśnie czemu, ale wybiera pan słowa. Bo nie mamy póki co lepszego medium do komunikacji, a jednak są czasem historie, które chcemy sobie opowiedzieć. W ogóle czasem mam wrażenie, przepraszam, że tak to inny wątek, ale że w ogóle żyjemy opowieściami. My słuchamy opowieści, sprzedajemy sobie opowieści, kupujemy opowieści. Tak naprawdę to wszystko jest opowieścią. Nie miałem lepszego medium, nie wyobrażałem sobie, że można to zrobić inaczej, czyli wracam do początku, opowiedzieć o tym miejscu. A pamięta pan, co tego młodego opowiadającego przerażało najbardziej? W jednym z fragmentów, które pan Andrzej Mastalerz przeczytał, pada sformułowanie: czułem się wobec nich winny. Najbardziej przerażająca była bezradność? Nie wiem, czy tu ktoś z państwa jest ze służby zdrowia, że tak powiem, albo ktoś z pomocy społecznej, albo ktoś, kto pracował z osobami na przykład obłożnie chorymi, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś taki jest, to zrozumie może to, co próbowałem powiedzieć, że poczucie winy tego, kto zostaje, jest bardzo wyraźnym doznaniem. Poczucie winy wobec tego, kto zostaje żywy. Tak, tutaj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bezradność. To jest jedno słowo, ale to jedno słowo absolutnie, uważam, opisuje całość tego doświadczenia, które tam jest w tej książce. Wszystko to płynęło z bezradności. I ja byłem bezradny. Cały personel był bezradny tak naprawdę. I ile my w ogóle możemy zrobić? Ja... Tak po latach myślę sobie, że być może to była największa nauka, którą ja wtedy tam miałem odebrać, tak mówiąc prostym językiem. Jak się czyta te bardzo precyzyjne, przejmujące opisy, opowieści o zdarzeniach i o tej codzienności w tym hospicjum, to człowiek się zastanawia, jak ktoś z zewnątrz może to wytrzymać, skoro nie musi. Pan odsłużył te 2 lata wojska w ten sposób i został na 1,5 roku. Czemu? Z prostego powodu, że czułem się tam użyteczny. Po prostu nie dlatego, że nie chcę przywoływać jakichś motywacji górnolotnych, jakichś motywacji, które zabrzmią dobrze. Ja po prostu czułem się tam użyteczny. Użyteczność dla innych jest chyba pewną kategorią, którą wziąłem stamtąd ze sobą i ona do dzisiaj we mnie funkcjonuje. Dopóki jestem użyteczny dla innych, jestem usprawiedliwiony, chociaż po części usprawiedliwiony. Jestem uzasadniony w całości. A mówiliśmy też o tych doświadczeniach granicznych, o dotykaniu słabości, tego, co w życiu przerażające. Mam wrażenie, że doprowadza to w ciągu tych zapisków do pewnego pogodzenia się z tym, niezgody na to, że ludzie odchodzą cierpiąc, ale takiego pogodzenia się, które jest zresztą zadziwiające u tak młodego człowieka. Uznanie kondycji, uznanie naszej marności. Czy to doprowadziło pana rzeczywiście, ja to dobrze czytam, do takiego punktu? Już odpowiadam. Jeśli umiem, oczywiście. Pan mówił o tym, czemu wybrałem język
do opisu tego wszystkiego. Otóż, jak Państwo wszyscy dobrze wiecie, jak coś chcemy przekazać komuś na przykład i piszemy list, to słowa, które zawarte są w tym liście, naraz nam samym zaczynają mówić wyraźniej i określać wyraźniej to, co chcemy temu komuś przekazać. Swoje myśli zapisane na kartce dwa razy do nas wracają. Stają się jeszcze wyraźniejsze, stają się jeszcze bardziej precyzyjne. I teraz wracając do pytania. Ja nie umiem powiedzieć, czy ja się pogodziłem, czy ktoś z nas w ogóle może się pogodzić. To są pytania, które przekraczają w ogóle to, że tutaj siedzimy, jest taka pogoda, i więc nie ośmieliłbym się mówić o tym, czy jesteśmy pogodzeni, czy ja jestem pogodzony. Myślę, że nie, ale chodzi mi o to, że kiedy spisywałem na kartce poszczególne zdania, wydawało mi się, że więcej widzę, więcej rozumie, więcej czuję, i być może stąd pojawił się tam między wersami jakiś smak pogodzenia się, który pan odczytał. Bo ja go wtedy też troszeczkę odczytywałem, ale nie dałbym się temu zwieść. Nie wiem, czy taka odpowiedź satysfakcjonuje, ale nie za bardzo umiem inaczej na to odpowiedzieć. To ja mam jeszcze jedno pytanie, pośrednio tego dotyczące, pytanie, które padło, zanim tu przyszliśmy, pan Andrzej Mastalerz je zadał. Jak pan teraz po 30 latach spotkał siebie tamtego? Jest taka, rozmawialiśmy o Gombrowiczu, pan nie chciał o Gombrowiczu dzisiaj i słusznie, bo pan jest bohaterem, ale Gombrowicz wraca z Argentyny i na transatlantyku w mgle widzi siebie płynącego w tamtą stronę. Jest dość bezradny wobec tego młodego. Nie bardzo wie, co miałby mu powiedzieć, co by mu się przydało w dalszym życiu. Jak pan spotyka tego młodego autora zapisków z nocnych dyżurów, to o czym pan z nim rozmawia? Pan go poznaje w ogóle? On pana poznaje? Ja go poznaję, ja go pamiętam. Trochę mu się dziwię. Trochę mu się dziwię, że był tak jak powiedziałem na początku, trochę bezczelny. Ale z drugiej strony trochę mu zazdroszczę tego wszystkiego, tej zawartości, z którą on wychodził z tamtego domu i szedł powoli na przystanek, czekał na autobus, wsiadał do autobusu, jechał do domu. Zazdroszczę mu tego, co wtedy miał, bo ja tego dzisiaj już nie mam. Tego jestem absolutnie pewien. Nie potrafię powiedzieć, co to było. Czy to był jakiś inny podzbiór świadomości, którego ja dzisiaj nie mam. Nie mam. Ja jestem dzisiaj urzędnikiem pomocy społecznej. Oczywiście, że rozmawiam z ludźmi, pomagam ludziom w jakimś tam innym zakresie, ale to już nie jest to, co wtedy przeżywał tamten dwudziestoparu latek. I trochę mu tego zazdroszczę, bo on wtedy miał dużo... Na pewno miał więcej pokory niż ja dzisiaj mam. To trzeba, bo dzisiaj mi się wydaje, że gdzieś tam kimś jestem. No złudzenia, dalej, to wszystko działa. A on on wiedział, gdzie jest, co robi, co będzie dalej, co będzie za 30 lat. Znaczy to jest osobne pytanie, to jest osobna historia, czy my myślimy o tym, co będzie za 30 lat. A jeśli tak, to jak myślimy? Ja pamiętam, że wtedy miałem taki moment, że wsiadałem do autobusu, kończyłem nocną zmianę, było rano, była godzina 6:00, wsiadałem do autobusu i spotykałem się z ludźmi, którzy jechali na swoją pierwszą zmianę, najczęściej do ówczesnej fabryki samochodów małolitrażowych, do FSM-u. I miałem ochotę im powiedzieć, ludzie, wy tak w ogóle, tak po prostu sobie jedziecie do pracy? Oczywiście nic takiego nie robiłem, bo to bez sensu jest, ale myślę, że trochę mu zazdroszczę temu chłopakowi. Może to na tym melancholia przemijania polega. Może my, mówię my, bo obaj mamy siwe brody, my młodzi przeżywaliśmy wszystko dużo intensywniej, a teraz po prostu zwyczajnie tego żal, nie jesteśmy do tego zdolni, mamy za dużo do stracenia, za dużo doświadczeń. Trochę też, ale z drugiej strony jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i w sumie
wydaje mi się, że dzisiaj w tym sensie, tak? Wiem już trochę więcej o sobie. Przez ostatnie lata straciłem bardzo dużo złudzeń co do tego, że jestem dobry, albo miły, albo życzliwy. To wszystko odeszło, naprawdę. A z drugiej strony może to jak gdyby nie jest bezpośrednio związane, ale jestem wdzięcznym człowiekiem. To znaczy uczę się być codziennie wdzięczny za to wszystko, co dostaję, za to wszystko, co mam i za to wszystko, co się zdarzyło wcześniej. Znaczy to też jest temat oceanu, który można rozwinąć na osobną książkę. Za co my możemy być wdzięczni i czy aby to uczucie bycia wdzięcznym nie jest zbyt moralnie dwuznaczne. Bo nie musieliśmy się tutaj urodzić, mogliśmy się urodzić gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że ja patrzę wstecz 30 lat na tamtego Jacka i myślę sobie, oj ty chłopie, mogłeś to, nie wiem, coś z tym zrobić, mogłeś pisać dalej, mogłeś zmienić tą swoją świadomość, którą wtedy miałeś w coś jeszcze większego. Było, minęło, to już nie jest istotne. Ja na dzień dzisiejszy staram się żyć w miarę świadomie. Czy mi to wychodzi, czy nie, to już jest, jak gdyby nie do mnie to należy. I to jest dopiero pogodzenie, tak? To ja panu coś przeczytam. Bardzo pan proszę. To przecież zna, ale państwo nie znacie, być może. Nie napisałem nic więcej, a propos tego, co pan przed chwilą powiedział. Nie wiedziałem, dlaczego miałbym pisać. Wolałem zostać z tyłu w ciszy. Czym tak istotnym i niezwykle ważnym miałbym zajmować ludziom ich czas? No dobrze, ale teraz zgodził się pan na wznowienie tej książki. To co pan chce nam teraz tą książką powiedzieć? Nie pytam, co autor miał na myśli. Tak, nie, tylko ja rozumiem. Skąd ta decyzja? Po co? Pan Jarek Borowiec, czyli szef wydawnictwa Wolno, jak zadzwonił do mnie 1,5 roku temu, czy nawet to już 2 lata temu, bo COVID wszystko zburzył, przedstawił mi wizję nowego wydania, nowego składu, nowej redakcji wręcz tego tekstu, a ja miałem w pamięci telefony, czy maile, czy po prostu rozmowy z osobami, które pytały, ale halo, ale gdzie to można kupić? Gdzie to jest? Czy mówimy o czymś, co nie istnieje na rynku? W tym sensie, że rzeczywiście zapiski nie były wznawiane od paru ładnych lat. Ja o to nie zabiegałem, jak gdyby, bo uznałem, że to w ogóle no, absolutnie nie należy do kwestii, do obszaru mojej decyzji, że coś takiego, ale też nie myślałem o tym, przyznam szczerze. Jak gdyby zamknąłem ten temat już przed laty i wtedy jak z panem Borowcem rozmawiałem, to przypomniały mi się te wszystkie maile, te pytania i te telefony i uznałem, że może ja się mylę, może to jest opowieść, którą dzisiaj też ktoś chce przeczytać. I to jest tak naprawdę cała... Ale to ja się spróbuję trochę jednak z panem pokłócić, bo pan umknął mojemu pytaniu, bo albo deklarujemy, że nie mamy już czym ludziom zajmować czasu, albo jednak im zajmujemy tę książkę, przeczyta wiele osób, które nie czytało jej wtedy. Myślę, że większość, która sięgnie po nią, nie czytała jej wtedy, więc to jest niekonsekwencja, proszę mi wybaczyć. Jednak pan coś chciał powiedzieć, godząc się na wznawianie tej książki. Ja jestem strasznie ciekaw, co? Bo to było jeszcze przed COVID-em, bo gdyby to było w czasach COVID-u, to ja bym rozumiał. Dotknęliśmy znowu samotności, strachu, cierpienia i to nie tylko ci zamknięci w hospicjach, ale również ci zamknięci w domach, o czym zresztą bym chciał, żebyśmy jeszcze za chwilę porozmawiali. Ale to było przed, więc skąd ta decyzja? Czy nie ma tam chęci powiedzenia, przypomnienia tego, co pan powiedział wtedy, ale jeśli tak, to dlaczego? Już odpowiadam. Więc przede wszystkim tak, ja uważam się za człowieka bardzo wstydliwego. I ta sytuacja teraz, która tutaj jest, bardzo wiele mnie kosztuje. Chociaż mówię, rozmawiam, jesteśmy tu i tak dalej. Ale w kontekście książki, wznowienie tej książki, to oznacza znowu pewne... jak to powiedzieć? No, wznowienie książki, po prostu. Znowu jest pewien tekst, który kiedyś, dawno temu napisałem i on wrócił, tak? Tyle, że on już nie należy trochę do mnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. On już i tak funkcjonuje poza mną. Cokolwiek ja nie powiem, gdziekolwiek nie pojadę, cokolwiek zrobię głupiego lub jeszcze głupszego,
ten tekst nabrał własnego życia. I chyba tak z książkami właśnie jest, że one nabierają własnego życia i gdzieś tam sobie krążą różnymi ścieżkami. I jedni krytycy piszą to, inni piszą to. Jedne są rzeczy zapomniane, inne wypływają. My na to nie mamy zupełnie wpływu. I teraz to, co tutaj z tyłu jest napisane, to jest wytłumaczenie się, że ja nie zamierzałem nic więcej innego napisać, nowego napisać. Bo miałem taki moment po 96, że pan Czesław Miłosz przysłał do mnie list z podziękowaniem za tą dedykację, ale to jest w ogóle osobna historia, bo ja muszę napisać 60 stron, a Miłosz pisze 4 wersy. I to jest prawie to samo. To jest prawie, że to samo znaczenie. Ale nieważne, przepraszam, bo odbiegłem. I po 96 ja przez chwilę uwierzyłem, że ojej, to może ja to powinienem robić, bo ja może coś umiem w tej dziedzinie. Ale bardzo szybko przestałem o tym myśleć. Uznałem, że to by było trochę nieuczciwe. I temat został zamknięty. Czemu nieuczciwe? Bo to by było nieuczciwe, bo to by było... Bo to by było autopromowanie siebie w sposób sztuczny w momencie, kiedy ja naprawdę uważałem i dalej uważam, że nie mam nic do powiedzenia. Ja to, co miałem do powiedzenia w pewnym momencie, 30 lat temu, to zawarłem w tym. I jak gdyby... Nie mam w sobie niczego, żadnych historii, które by były ciekawsze od historii pani, pana. My sobie możemy opowiadać na równych prawach, natomiast wtedy byłoby to wykorzystanie jakiejś pewnej pozycji, którą miałem przez 5 minut. Dzięki temu, że dostałem nagrodę, dzięki temu, że noblista do mnie napisał i do dzisiaj sobie ten list schowałem i tak dalej, i tak dalej. Uznałem, że to po prostu byłoby nieuczciwe. 4 wersy z Miłosza, to ja może je przeczytam, dobrze? Nie to zrobię tego pewnie pomysł. Dobrze, tak. Ale chyba, że przekażę książkę, gdybyśmy mogli. Bo są szczególne rzeczywiście. Będziesz służył, nosząc, obmywając, sprzątając, słysząc. I z każdym dniem poznawać będziesz swoją winę, aż uznasz, że nie zasługujesz na nic więcej. Czesław Miłosz, Zdarzenia gdzie indziej, na brzegu rzeki Kraków 1994. To zostawmy na chwilę literaturę, na parę minut. Poniekąd ją zostawmy, bo chciałbym skorzystać z pańskiego doświadczenia i rozumienia tego, co się dzieje, zapisywania w słowach, rozumienia słów, ale i doświadczenia w pracy z ludźmi w pomocy społecznej przez lata. Mówi pan, jest pan urzędnikiem, ale to nie jest takie klasyczne urzędolenie. To chyba jednak jest nieco więcej. Chciałem zapytać o to, co z nami zrobił COVID. Czy my jesteśmy bardziej empatyczni, czy my jesteśmy bardziej osobni, czy on w ogóle cokolwiek z nami zrobił? Czy coś się zmieniło w relacjach między ludźmi, tak jak pan je obserwuje? Czy może inaczej, może to obnażyło słabość systemu opieki społecznej, medycznej? Słabość systemu na pewno została zachwiana i na pewno to, jak gdyby to o tym, to wszyscy państwo widzą. Natomiast powiem tak, wielu ludzi zmarło. Po prostu wielu ludzi zmarło, również z mojego otoczenia, z mojego ośrodka w Bielsku. Wielu ludzi to przeszło tak, że stanęli na granicy śmierci i dochodzili do siebie po wyjściu ze szpitala przez parę miesięcy, żeby móc mieć siłę, żeby podnieść szklankę albo telefon, bo byli tak słabi. Więc to nie jest, w moim przekonaniu, to nie jest kwestia przesadzona, kiedy ktoś mówi, że jest się czego bać. Jest się czego bać. Proszę państwa, no oczywiście, jak wielu tysięcy innych jednostek chorobowych, tak, ale co to z nami zrobiło? Ja nie za bardzo umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo ja wcześniej, przed COVID-em, też jak gdyby
chodziłem do domów, w których były zamknięte osoby, które były naszymi klientami, które, nie wiem, mieszkały na trzecim piętrze starej kamienicy, która miała wysokie schody i wysokie pokoje. I ta samotna osoba wychodziła na zewnątrz raz w roku, o ile miała asystenta, który mógł jej pomóc, tak? Więc jak gdyby nie umiem odpowiedzieć w pełni na to pytanie. Ja widziałem takie sytuacje zamknięcia wcześniej, bo tak naprawdę jak idziemy przez miasto, proszę Państwa, i patrzymy na okna kamienic i domów, to patrzymy na wierzchołek Góry Lodowej, bo tak naprawdę za nimi leżą, za tymi oknami, za co dziesiątym, u mnie w Bielsku na przykład za co trzynastym, leżą osoby, które nie zajdą do sklepu, nie pójdą usiąść na ławce, nie siądą tak jak my tutaj teraz, bardzo wygodnie i w bardzo przepięknych okolicznościach siedzimy. I jak gdyby w moim rozumieniu COVID pogłębił to wszystko i sprawił, że niektóre osoby odeszły. Nie umiem odpowiedzieć, co jeszcze się z nami stało. Na pewno niektórzy zaczęli uważniej przyglądać się temu, co robią i po co to robią. Są też, znaczy na pewno Państwo też obserwujecie, że zrobił z nami to też, że niektóre osoby zaczęły w sposób obsesyjny myśleć tylko o sobie. I w ogóle przestały się przejmować resztą świata. I takie są zjawiska i myślę, że wszyscy je obserwujemy. Natomiast nie kusiłbym się na żadną taką, nie wiem, diagnozę socjologiczną, bo to jest raz, zbyt świeży temat, żeby wyciągnąć naprawdę dobre wnioski socjologiczne. Dwa, to zawiera zbyt wiele danych. To są olbrzymie dane statystyczne, tak naprawdę, gdyby na to popatrzeć. A nie chciałbym, mogę opowiedzieć o konkretnych osobach, które przeżyły tak, albo straciły kogoś z rodziny i są dzisiaj innymi osobami, albo o osobach, które uznały, że nie będą się przejmować swoimi pracownikami i wszystkich pozwalniali. Więc to są konkretne historie. Myślę, że gdyby opowiadać konkretnymi historiami poszczególnych osób, to może byśmy się pokusili o jakiś ogólny obraz. Ale to będzie tylko ogólny obraz. On nie będzie zawierał w sobie takiej, no... No, po to jest literatura, żeby opowiadała te konkretne historie. Ale to znaczy, że takie miejsca jak te opisane w pańskiej książce są, jak pan mówi, w co dziesiątym domu. A czy są ludzie, którzy pracują tam na nocnych dyżurach, opiekują się. Na ile my jesteśmy empatyczni? Nie jako społeczeństwo, ale tak z tych kontaktów, które pan ma, poszczególni ludzie, z których pan spotyka, więcej jest empatii, czy więcej jest obojętności? Znaczy, my jesteśmy świetni jako ludzie. Ja uważam, spotykam masę ludzi, którzy angażują większość czasu, większość swojej energii po to, żeby opiekować się niekoniecznie członkiem nawet swojej rodziny, ale osobami obcymi. I to jest tak budujące i tak niesamowite. Kiedy ja się spotykam z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, to ich wysiłek, ich wola, ich zaangażowanie mnie zawstydza. Zawstydza wszystkich. Bo naraz się okazuje, że rodzice, którzy nie mają żadnych zasobów niesamowicie jakich, potrafią zrobić tyle, że ręce opadają, naprawdę. Nie tylko w fundacjach, nie tylko w stowarzyszeniach, bo ja nie mówię o organizacjach pożytku publicznego, mówię o zwykłych ludziach, którzy obywatelsko sobie wzajemnie pomagają. Albo kwestia sąsiedztwa, kwestia sąsiadów. Nie wiem, może ja mam takie szczęście, że naprawdę spotykam świetnych ludzi, ale sąsiedzi, którzy bez absolutnie żadnego komentarza po prostu zaczęli sobie pomagać. Nawet na tych samych piętrach. Mówię o COVID-zie teraz, nie tylko jak gdyby o systemie pomocy społecznej, bo to też działa. Gdyby nie było systemu pomocy społecznej, czyli pewnej organizacji, bo to jednak jest urzędnicza organizacja, która próbuje łatać jak gdyby braki tam, gdzie nie ma żadnej rodziny i gdzie, powiedzmy tak, w Bielsku Białej w tej chwili jest jakieś 500 osób, które nie mają żadnej rodziny, są obłożnie chore, nie potrafią wstać i dojść do ubikacji, nie mówiąc o jedzeniu i myciu się. To, czy to jest dużo, czy to jest mało, nie czuję się kompetentny, żeby to oceniać, bo nie znam danych z innych miast, ale
pomoc społeczna jest po to, żeby w pierwszej kolejności tym osobom zapewnić chociaż 2 godziny opieki dziennie. Tak jest oczywiście wszędzie, w każdym mieście, ale teraz zmierzam do tego, a co zrobić z osobami, które nie mają dzieci i żyją we dwoje i są sami i starzy i już z dużymi niepełnosprawnościami i też chcieliby takiej opieki. Jak im powiedzieć, że już nie ma kto do nich przyjść? Bo wszyscy, którzy mogą, już poszli na tą pomagać tej 500, która tam jest gdzieś w domach. Także oczywiście to jest kwestia gospodarcza, tak? Bo ludzie odchodzą z ośrodków pomocy społecznej, odchodzą pracownicy socjalni, odchodzą asystenci, odchodzą opiekunki, bo w sklepie dostaną większą pensję na przykład, tak? Więc to nie jest jak gdyby temat tylko literacki czy tylko pomocowy, ale no to jest wielki obszar po prostu, wielki obszar, na którym jest masę ludzi, którzy wykazują się niezwykłym zaangażowaniem, niezwykłą dobrą wolą. I nie mówię już, pomijam już sąsiadów i ludzi, którzy się zrzeszają w fundacji, ale mówię nawet o moich koleżankach z działów środowiskowej pomocy właśnie, czy usług opiekuńczych, które pracują po 12 godzin czasem. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jak umawialiśmy się na tę rozmowę, to pan Jacek Baczak napisał, że on o literaturze to ma niewiele do powiedzenia, natomiast bardzo chętnie by porozmawiał o pomocy społecznej i orzecznictwie o niepełnosprawności. I trochę nasza rozmowa poszła w tę stronę, ale nie przypadkiem, bo ma pan jakąś taką historię, która by nas przejęła teraz na tyle, że jak będziemy wracali do domu, wrócimy do domu, rozejrzymy się obok i będziemy szukać takich osób, którymi możemy pomóc. Albo dostrzeżemy je nagle. Znaczy, mam w głowie jakieś historie, które pamiętam, ale myślę, że chodzi o najprostszą rzecz. Mianowicie wśród wielu innych ludzi opiekujemy się starszą panią, która mieszka w bloku sama. Jest po 2 udarach, porusza się powolutku na balkoniku, na obszarze mieszkania. Jest zabezpieczona materialnie nie do końca, bo jej emerytura jest bardzo malutka. I tak się zdarzyło, że opiekunka, która do niej przychodziła codziennie na 1-2 godziny, robiła jej zakupy, myła jej podłogę, pomagała jej się wykąpać i tak dalej, i tak dalej, zrezygnowała z pracy i wszystkie inne kolejne dziewczyny, które tam przychodziły, jak gdyby nie były akceptowane przez panią Olę i nie potrafiły zrozumieć jednej podstawowej rzeczy. I o tym chcę powiedzieć, że ta Agnieszka, która wcześniej przychodziła do pani Oli, robiła jedną podstawową rzecz. Mówiła: pani Olu, to co, zrobimy sobie kawusie, siądziemy i sobie porozmawiamy. I Ola, pani Ola, przepraszam, no ale jestem, pani Ola mogła opowiedzieć słuchającej Agnieszce, co się zdarzyło dzisiaj w bloku, kto zmarł, do kogo przyjechała wnuczka, co tam było w sklepie, co widziała przez okno. I Agnieszka słuchała tej opowieści. I ja, dlaczego o tym mówię? Bo to jest mianownik wszystkich tych rzeczy. To nie chodzi tylko o to, żeby umyć podłogę, zrobić jakąś ładną fryzurę, żeby wykupić leki. To jest, oczywiście to jest ważne, bo bez tego nie będzie nic funkcjonowało, ale chodzi o to, że ta przysłowiowa Agnieszka, znaczy nie przysłowiowa, bo ta pani żyje i jak gdyby, jakbym mógł, to bym ją pozdrowił, to rozumiała, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o uczestnictwo w życiu tych podopiecznych, tak to nazwijmy, realne uczestnictwo, a nie wykonanie listy obowiązków, która się zaczyna od 1, kończy na 8. Czyli młodemu Baczakowi by pan powiedział, że nie popełnił błędu, nie zapisując kolejnych historii? Nie wiem, przepraszam, nie wiem. Nie, w ogóle nie wiem, czy ja bym z nim chciał rozmawiać, bo on by mnie zarzucił swoim przekonaniem o tym, że on ma rację, że absolutnie to trzeba napisać, że to trzeba opisać, że to jest zbyt ważne i nie wiem, czy ja bym go przekonał mówiąc, ale
Zastanów się, ty piszesz o żywych ludziach i nie wiem, co by wyszło z tej rozmowy. A ja z kolei zastanawiam się nad czymś takim. Ktoś, kto dotknął takiej materii, miał takie doświadczenie w młodości, potem żyje z tym w pamięci, układa sobie to życie w sposób no, taki, który daje mu satysfakcję, to widać po panu, ale czy teraz Jacek Baczak boi się tego samego, co ten młody? Czy w ogóle się boi? Czy jest uspokojony? A jeśli się boi, to czy bardziej śmierci, czy cierpienia? No, takie pytania. Nazbyt osobiste? Tak, dokładnie. Nazbyt osobiste. Nazbyt osobiste. Ale w literaturze dałoby się tak, to powiedzieć. Tak, dałoby się. I myślę, że książka o naszych lękach to jest książka kilka razy grubsza niż to. Taka wymijająca odpowiedź, ale nie przychodzi mi jak gdyby... Jacek Baczak chciałby być użyteczny, natomiast czego on się boi, co on robi ze swoim czasem, czy mu się udaje być codziennie użytecznym, czy nie, to już jak gdyby nie należy do jego obszaru oceny, o tak bym powiedział. Ma jeszcze czas, żeby coś napisać, czyli jednak pogodzony. Tak, myślę, że tak. To fragment na zakończenie. Z nocy 13. Często chodząc nocą po korytarzu, myślę o obrazach. Jak wydobyć z siebie ich brzmienia? Drzemią głęboko i pewnie. Są w nas i my jesteśmy nimi. Tą ciszą, z której nas stworzono. Tą częścią milczenia, którą tak ciężko nam poznać, stworzyć coś prawdziwego, co dotyka tej ciszy, to nasłuchiwać, wchodzić w swoją niepewność, przypominać sobie. Tysiące kilometrów stąd wybuchła wojna, na którą nikt nie miał tutaj wpływu. Kopiowałem wtedy słoneczniki Wincenta. Nie te słynne, stojące w dzbanie, ale poziome, leżące na błękitnym tle. Malowałem je z oddaniem, starałem się. Miałem duży blejtram, przejęty byłem dzikością, życiem tych łodyg i płatków. Im częściej słyszałem o nowych nalotach, tym bardziej chciałem malować słoneczniki. I czułem, że powinienem. Była to rzecz, którą miałem wtedy robić. Siedzieć w chłodnej piwnicy i niezdarnie kopiować żółte, suche kwiaty, które Wincent zerwał pod płotem i namalował. Rośliny, w których było życie, falowanie, upojenie, zachwyt i racja. Za nią chciałem stanąć, za racją prostą i śmieszną, za kopiowaniem kwiatów, łanów zboża, krzeseł z fajką, pokojów i rysów i nocnych kawiarni. Andrzej Mastalerz, Jacek Baczak. To była puenta naszego spotkania, ale to spotkanie nie musi się skończyć. Jeśli macie Państwo ochotę porozmawiać z panem Baczakiem, pan Jacek zgodził się tu jeszcze pozostać czas jakiś, więc zapraszamy.